Dzień dobry, Anna Więckiewicz. Zapraszam na serwis informacyjny. W pierwszej części odcinka delegacja z Diepholz w Starogardzie, czwarty gwiazdek odsłonięty, święto Państwowej Straży Pożarnej, SKS z brązowymi medalami. Mieszkańcy Starogardu powitali w minionym tygodniu przyjaciół z miasta partnerskiego Diepholz. Prawie 70-osobowa delegacja spędziła w naszym mieście dwa dni, by wspólnie świętować 25-lecie współpracy polsko-niemieckiej. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym pięknym mieście. To piękny czas, ponieważ wspólnie będziemy świętować srebrny jubileusz. Ich bin ganz froh, dass wir mit fast 100 Bürgerinnen und Bürgern aus der Stadt heute hier in Starogard sind, anlässlich des Jubiläums 25 Jahre unserer Städtepartnerschaft. Es ist eine große Ehre, dass wir hier heute sein dürfen, dass wir ein so tolles Geschenk bekommen haben und gerade auch viele Kinder dabei sind, denn die Kinder sind unsere Zukunft und sollen die Städtepartnerschaft auch mehr als die nächsten 25 Jahre dann aufrechterhalten. Und ich freue mich immer hier zu sein. Es ist eine ganz tolle Freundschaft. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl und unser Zuhause ist da, wo wir Freunde haben. Und deswegen fühlen wir uns hier in Starogard sehr zu Hause. Und ich bedanke mich bei allen Bürgern, aber vor allem auch bei der Verwaltung und auch beim Präsidenten, dass er uns hier so toll empfängt. Przy tej okazji uroczyście zaprezentowana została kolejna, czwarta figurka gwiazdka. Tym razem jest to gwiazdek bulwarek, który stanął przy bulwarze Diepholz. Co ważne, nie jest tam sam. Towarzyszy mu lew, maskotka naszego partnerskiego miasta. Figurkę oficjalnie odsłonili 19 maja prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak oraz burmistrz Diepholz Florian Marais. Panowie podpisali również akt odnowienia przyjaźni zawarty 16 maja 1998 roku. Właśnie było na odsłonięcie nowego gwiazdka w Starogardzie Gdańskim. Gwiazdek jest mega fajny i dziękuję, że tu przyszłam. Ja ogólnie wszystkim bym chciała podziękować, bo wszyscy są tutaj fajni i w ogóle i cieszę się, że tutaj przyszłam. 18 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie strażacy uroczyście obchodzili swoje święto. Była to znakomita okazja do wręczenia nagród, wyróżnień i awansów zawodowych. Wśród zaproszonych na uroczystość gości pojawili się m.in. poseł na Sejm RP Tadeusz Cymański, drugi wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski, prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert oraz asystent społeczny posła Kazimierza Smolińskiego Sebastian Dadaczyński. Prezydent miasta wraz z Anną Benert wręczyli Nagrodę Rady Miasta dla najlepszego strażaka 2022 roku Komendy Powiatowej PSP starszego aspiranta Krzysztofa Gabskiego. 26 lat służby, po tylu latach być takim wyróżnionym, no to jest super sprawa. Co tu dużo i mówić, no to jest fajne, fajna rzecz, że się po prostu myśli o ludziach takich jak my. To wiem, że ta nagroda jest coroczna, zawsze ktoś ją otrzymuje. No w tym roku akurat ja otrzymałem. Nie spodziewałem się tego, to było dość trzymane mocno w tajemnicy. Specjalną nagrodę za ponadprzeciętne zaangażowanie, profesjonalizm i opanowanie otrzymali starszy ogniomistrz Janusz Walędziak i młodszy ogniomistrz Mateusz Engler, którzy w kwietniu uratowali życie poszkodowanej w wypadku dziewczynce. Dziecko przeżyło dzięki ich szybkiej i skutecznej reakcji. Do zdarzenia doszło 28 kwietnia w miejscowości Kasparus. Było to potrącenie dziewczynki, do którego przyjechaliśmy jako pierwszy zastęp, bo wracaliśmy, tak jak tutaj koledzy wspominali, z innego zdarzenia i jako pierwsi udzieliliśmy pomocy dziewczynce. Zastaliśmy poszkodowaną bezczynności życiowych. Po naszych działaniach udało się owe czynności przywrócić. I jesteśmy z siebie dumni. Musimy to powiedzieć oficjalnie, że jesteśmy z siebie dumni, że udało nam się uratować dziewczynkę. Oczywiście nie sami. Przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Był też na gratulacje zasługuje policjant, który był również z nami. Podsumowanie sezonu Kociewskie Diabły świętowały z brązowymi medalami na szyjach. Zawodnicy spotkali się w minionym tygodniu ze swoimi kibicami, władzami miasta, sponsorami i zarządem klubu. Podziękowali kibicom za obecność i wspaniały doping. Zawodnikom podziękowania złożył prezes klubu SKS Starogard Jarosław Drewa, prezydent miasta Janusz Stankowiak, właściciel firmy Gama Mariusz Popławski oraz cała rada nadzorcza klubu.
Z okazji urodzin szczególne życzenia otrzymał trener Kociewskich Diabłów Kamil Sadowski. Jestem dumny z chłopaków, jestem też bardzo zadowolony, że ten sezon tak jakby zakończyliśmy pozytywnie i myślę, że dla całej organizacji, dla koszykówki tutaj starogardzkiej jest to pewien krok w jakimś powoli, mówię, to zaznaczam powoli, powrocie na salony ekstraklasy, ale też trzeba to zrobić wszystko z głową i my jesteśmy od tego, żeby też z roku na rok wchodzić na wyższe obroty i w tym roku ten zespół zdobył brązowy medal. Ja się bardzo z tego cieszę, myślę, że wszyscy w Starogardzie też są z tego zadowoleni. Z kibicami współpracuje się bardzo dobrze. Ja myślę, że mamy najlepszą publiczność na pewno w pierwszej lidze i tutaj wsparcie czuliśmy. Jest to wymagająca publika, która widziała dużą koszykówkę i dlatego jest wymagająca, bo jak ktoś przyzwyczaił się do czegoś dobrego, to tak już chce zostać na tym i jakby spadek do pierwszej ligi drużyny tutaj, to myślę, że się odbiło na tym wszystkim, ale też drużyna się nauczyła tej drużyny, my się nauczyliśmy tu grać i stworzyliśmy na końcu, że to była nasza twierdza, tak? Nasza hala, więc to było to, co nam mówiłem na początku sezonu, żebyśmy takie coś osiągnęli. Rośnie w miarę jedzenia. Nie ukrywam, że jesteśmy klubem znanym w Polsce, który też występował w Ekstraklasie i cały czas dążymy do tego, aby do tej Ekstraklasy wrócić. Natomiast też patrzymy realnie na to, co się dzieje. Zaczynamy rozmawiać ze sponsorami. Jest wstępna chęć współpracy większości naszych sponsorów, partnerów, więc chcielibyśmy wszystko zrobić, aby do tej Ekstraklasy wrócić. Natomiast też ciągle mamy jakieś dwa światełka w tunelu, które być może w niedługim czasie okażą się i uda nam się tego sponsora pozyskać. Natomiast na dzień dzisiejszy skupiamy się na tym, aby już rozmawiać o przyszłym sezonie, rozmawiamy z zawodnikami. Pomału ten etap budowy zespołu się zaczyna i nie ukrywam, że chcielibyśmy co najmniej, może nie powtórzyć, ale lepiej się zaprezentować, jeszcze lepiej w przyszłym sezonie i wskoczyć na te wyższe podium. Kociewskim Diabłem jest być dość ciężko, ponieważ jest to wielka odpowiedzialność, ale myślę, że jeśli ktoś wkłada w to serce, to jest to bardzo przyjemna postać i ja się z tego cieszę, że jestem takim Kociewskim Diabłem. Myślę, że każdy sezon ma wzloty, upadki. Myślę, że naszym takimi gorszymi momentami był na pewno początek sezonu i początek drugiej rundy, ale cieszymy się, mamy brązowy medal, mamy trzecie miejsce, jesteśmy z roku na rok, robi cały klub progres, także myślę, że teraz trzeba czekać tylko, aby zrobić kolejny krok w przód. W auli pierwszego LO od dawna wiszą portrety Polaków, którzy otrzymali Nagrodę Nobla. Teraz zawiśnie tam jeszcze jeden portret Izaaka Bashevisa Singera, pisarza z pochodzenia polskiego Żyda. Jego oficjalnego odsłonięcia 22 maja dokonała wnuczka pisarza, May Rafchen. Do Starogardu nie przyjechała sama, ale w towarzystwie pochodzącego z naszego miasta dziennikarza, pisarza, dramaturga i kierownika Teatru Żydowskiego w Warszawie Remigiusza Grzeli. Oboje byli gośćmi wyjątkowej lekcji poświęconej Singerowi. Spotkanie prowadziła Beata Graban. Portret noblisty namalował Józef Olszynka. I was born and raised in Israel, but I am from a Polish origin. My both grandparents from both sides, my father, were all born here in Warsaw and in Poland. And I was raised in this atmosphere. So although all my life I lived in Israel, I still feel that in Israel I'm called a Polish Israeli because of my look and because of the customs that I grew up in. And in many ways I feel that in both countries, Israel and Poland, I'm a citizen. Or maybe to say that I really feel very connected to this place. And I feel that the fact that my grandfather lived here 30 years and he lived 55 years in the United States, but wrote only about Poland, means that once you're a Pole, you're always a Pole. So that's how I feel about this country. Bardzo jestem szczęśliwy, bo po pierwsze w Starogardzie się zaczęła ta moja miłość do Bashevisa, bo w latach 90. był najbardziej popularnym pisarzem i zarówno tutaj w szkolnej bibliotece, jak i w księgarni Atena Sonii Janikowskiej były jego książki, które później czytałem. Jestem
kierownikiem literackim też festiwalu Warszawa Singera, więc wyjątkowe to dla mnie, że portret naszego noblisty Waszewisa wisi w moim liceum wśród innych portretów noblistów i że mogłem przywieźć tutaj Meyrafchen, wnuczkę Singera, bo myślę, że to dużo zmienia w ogóle, że dużo zmienia, że pojawił się ten portret, przecież Singer dostał Nobla w 1978 roku, że zaczęliśmy go uznawać jako polskiego noblistę i że jesteśmy ciekawi żydowskiej kultury, żydowskiego świata, żydowskiej przeszłości, że otwarcie o tym mówimy, że tacy ludzie jak Meyraw mogą nieść nie tylko świadectwo życia swojego dziadka, pisarza, ale też świadectwo potomkini polskich Żydów, która już urodziła się i wychowała w Izraelu, ale niesie to dziedzictwo i identyfikuje siebie też jako Polka. Więc bardzo jestem szczęśliwy, że to się wydarzyło w moim liceum i w szkole, z którą miałem trudną relację kiedyś, ale z którą mam bardzo dobrą relację teraz. Także bardzo jestem szczęśliwy. A w dalszej części serwisu m.in. odpowiedzialność za słowo, rocznica urodzin papieża Polaka, akcja sadzenia tuj w przedszkolu Modraczek. Bardzo ciekawa, otwarta debata pod tytułem Odpowiedzialność za słowo odbyła się w poprzednią sobotę w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Tematem dyskusji była mowa nienawiści głównie w mediach społecznościowych. Czynny udział w debacie wzięli Małgorzata Rogala, zastępca naczelnika Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Starogard Gdański, redaktor naczelna Starogardzkiego Ratusza, Ewa Machola-Jacewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, dziennikarka, oraz Grzegorz Kochański, dziennikarz Radia Starogard. Debatę poprowadziła moderatorka Magdalena Harkin-Jaszcza, socjolożka, prodziekan do spraw komunikacji Pomorskiej Szkoły Wyższej. Organizatorem debaty było Studenckie Koło Administracji. Zdarzają się też komentarze hejtujące i często właśnie, jak tutaj Ewa wspominała, ludzie między sobą się obrażają, czyli jeden komentujący drugiego komentującego. Tymi słowami jesteśmy bombardowani dookoła. Ktoś do nas pisze wiadomość, ktoś do nas mówi, czytamy różne reklamy, nawet no, tak jak było wcześniej tutaj w przygotowanym raporcie, chociażby na kogoś można coś napisać sprayem. Tak samo jak wchodzimy gdzieś do sklepu, słysząc jakąś muzykę w radiu i potem z nią wychodzimy, tak samo te słowa też gdzieś zostają. I mam wrażenie, że też no, temat jest na tyle złożony i taki holistyczny i on dość sporo waży, że trudno go rozłożyć na czynniki pierwsze. 18 maja przypadła kolejna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Pamięć papieża Polaka uczcili prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski, którzy złożyli pod jego pomnikiem przy kościele pod wezwaniem świętego Mateusza wiązankę kwiatów. 18 maja w przedszkolu MPP 6 Modraczek odbyła się ciekawa akcja pod nazwą Sadzimy tuje. Zaangażowani w akcję byli rodzice przedszkolaków, którzy wspólnie z dziećmi zakupili i zasadzili tuje w ogrodzie przedszkolnym. Pomysłodawczynią tej akcji była nauczycielka przedszkola Karolina Krzyżyńska. Inicjatywa ta miała na celu stworzenie przyjemnego miejsca do zabaw i wypoczynku dla dzieci z naszego przedszkola oraz wzbogacenie zewnętrznego terenu przedszkola. Tuje były podpisane imiennie. Każda tuja została nazwana imieniem dziecka oraz z jakiej grupy to dziecko jest. Tak, aby każde dziecko utożsamiało się ze swoją tują, żeby mogło ją pielęgnować. Dzieci wraz z rodzicami przyniosły i posadziły w ogrodzie przedszkolnym łącznie 80 tuj. Wydarzenie to okazało się świetnym pomysłem, gdyż zintegrowało rodziców, dzieci, a także podniosło poziom świadomości i postaw ekologicznych. Nasi wychowankowie codziennie wychodząc do ogrodu przedszkolnego doglądają swoje drzewka, podlewają i pielęgnują je. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w tym przedsięwzięciu. Tata kopał, a ja wsadzałam tuje i podlewałam. I tata też zakopał. Ja tam rośnie moja tuja i się nazywa tak jak ja. Proszę. Mój dziadek kopał dołek i wsadził tuje i ja podlewałam. Dziadek zakopał i ja drugi raz podlewałam i się tak samo jak ja nazywa.
Ja byłam z mamą i Marika była ze mną. Tata Marikę kopał, a mama wsadzała, a ja podlewałam z Mariką. W Starogardzkim Centrum Kultury odbył się 16. Festiwal Artystycznej Twórczości Osób Sprawnych Inaczej – Fatosi. Pierwszy dzień festiwalu był okazją do podziwiania twórczości podopiecznych domów pomocy społecznych. Uczestnicy pokazali też swoje zaangażowanie i artystyczną duszę na scenie. Podczas festiwalu zaprezentowało się 9 domów pomocy społecznej. Gościnnie wystąpili zespół hip-hopowy Blue MC ze środowiskowego domu samopomocy w Starogardzie Gdańskim. Impreza cykliczna, która odbywa się mniej więcej co dwa lata. Dzisiaj trwa, właśnie trwa Dzień Teatru. Natomiast jutro jest Dzień Muzyki. A jutro jest Dzień Muzyki. Gościmy dzisiaj 8 zespołów na scenie, a jutro 10. Tak jest. Tak jest. Zbieramy tutaj domy pomocy z całego województwa praktycznie tutaj. Kto ma ochotę do nas, to przyjeżdża, wystawia swoją sztukę i to jest taka sztuka nieklasyczna. To nie jest teatr, za który płacimy bilety, tylko jak zawitacie kiedyś do nas, może w przyszłości, może za dwa lata, zobaczycie, że tutaj wizja jest zgoła co innego niż w klasycznym teatrze. Jechaliśmy z Gdańska. Tańczy Orunia, na ziemię Markaną, Chodźcie. Która? Lat. Bierze udział w różnych konkursach. Benewitna konkursa, festiwale. Bardzo się cieszymy. Bardzo cieszymy. Po raz kolejny na no, po kolejny. Miło nam było tutaj. Miło było nas. Zapraszam serdecznie. I mamy nadzieję, że w kolejnych latach również będą się konkursy.